Hej, cześć, siema wam wszystkim, moi drodzy, z tej strony Timur. Witam was w najpiękniejszej rzeczy, jaką udało mi się doświadczyć w tej grze. Chciałem przerobić trochę tę postać, żeby... Czemu mam biustonosz? Żeby dobrze wyglądała jakby po transformacji i zrobiłem coś jest naprawdę z nim nie tak, ale wygląda cudownie. Czemu ma taką długą szyję? Coś jest bardzo nie tak. Umieliście na maksa, oczywiście, kurwa. Połysk, kurwa. Witam was w kolejnym odcinku Saints Row. Dzisiaj okazuje się, że kapitan Polska wraz ze swoimi nowymi ciuchami stracił też dużo kilogramów na wadze i po prostu postawił na prędkość i zwinność ponad jakiekolwiek cechy związane z siłą. Jakby żeby nie było, nie śmieję się ze szczupłych ludzi, ale coś jest bardzo nie tak z tym modelem postaci. Mam tak dużą głowę i tak groźną minę do tego, że sam nie wiem, co mam o tym myśleć, ale... Nieważne, lecimy przed siebie, moi drodzy, mamy imperium do zbudowania i misję do wykonania. Mamy w tej chwili piękny strój, stwierdziłem, że może jednak nie będę inwestował w ten takie super krótkie jeansowe shorty, ani w koszulkę pokazującą brzuch, ale oczywiście nadal utrzymamy nasz schemat kolorystyczny i te skarpetki i te buty, myślę, że to zostanie na nas do końca naszej przygody. Dlatego weźmy sobie, a w sumie nie samochód, ale jakąś misję i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało i co będziemy robili. Zaczęliśmy już werbować. W sumie, nie, zanim cokolwiek zrobimy, chciałbym wejść do mojego blatu zarządzania naszym gangiem i naszymi inwestycjami. Zobaczymy, co mogę sobie w tej chwili kupić, bo prawdopodobnie na coś mnie będzie stać. 30 tysięcy kosztuje nowy biznes, ale w dłuższym rozrachunku oczywiście będzie to miało swoje plusy. Dlatego gdzie jeszcze mogę coś wpakować? Na razie myślę, że tę część tutaj mapy zapełnimy. Food trucki, ukradnij wozy, by przejąć ich teren, zbudować własne imperium. Okej, okay. Chalupacabra, wygląda interesująco. Mamy też warownię, żeby odblokować kolejne misje RPGowe. Mówiliście, że te misje RPGowe są całkiem niezłe, dlatego jestem troszeczkę podkuszony, żeby zacząć je wykonywać, ale zmieniłem też parę ustawień mikrofonu i strasznie mnie denerwują, więc byryby. Dobra, od razu lepiej. Nie mogłem się troszeczkę skupić na moim własnym głosie przez śmiech, jaki mną zawładnął na początku. Kupimy sobie Chalupacabrę. W ogóle tutaj tak dużo rzeczy. Jeszcze... przepraszam. A nie, to są już zbudowane. To nieważne. Bright Future zostały już umieszczone. Ale jak mam ich dużo jeszcze zablokowanych, więc musimy rozwijać nasze imperium. Tylko nie jestem pewien, czy robiąc zwykłe misje, czy po prostu kończąc te przedsięwzięcia. Nie wiem. Chalupacabra, moi drodzy. 30 tysięcy to kosztuje, ale jak zacznie wszystko dużo zarabiać... Zysk będzie fantastyczny, dlatego postawmy ten budynek, przeniesie nas na tamto miejsce i zobaczymy, o co będzie w ogóle chodziło. I czy to będą też takie aktywności fioletowe, czy może bardziej coś w stylu, o, zobaczyłeś food trucka, ukradnij go. A, narkotyki, no tak. My friend Chewie knows the business inside and out. And he makes a killer michelada. He'll show you how it works. No dobra, mamy tutaj jakiegoś Pedro w takim razie. Weenie, Twisty, Sammy and the King. Nothing a few rockets and a Molotov can't fix. True. Or we could steal each truck and all its product and put it to work for us. Even better. Where do these guys roll? I've got Jimmy following the King right now. I'll put you in touch. Naprawdę tylko cztery ciężarówki są tutaj gdzieś w okolicy, które możemy wykorzystywać? Zaskakująco mało, muszę przyznać. Mam też śmietnik gdzieś obok, który mogę przeszukać dla własnego niezmierzonego zysku. Kurwa, ale jak ja cudownie wyglądam, tylko głowę mam strasznie dużą, ale może się jeszcze przyzwyczaję. W sumie dlaczego taki chudy czolo nie miałby zostać tutaj królem całego miasta? Na razie się tak pobujamy. Pewnie niewątpliwie, kiedy uda nam się zarobić troszeczkę hajsu i rozwinąć nasz gang, po prostu przerzucę się na ekstremalnie umięśnionego, typowego macho alfa maila, który po prostu codziennie ma inne kobietę, no bo wiecie, no wraz ze statusem przychodzą pewne obowiązki, zobowiązania wręcz, które po prostu musimy spełnić. Ale żeby nie było, że jest jakoś tak mało ekscytujące na dobry początek tego odcinka, to ja się w coś tutaj wpieprzę. O nie, no panterosi mnie już nadupcać chcą naprawdę.
Dobra, chłopaki, bo ja mam tutaj tylko jeden biznes z wami, wy już mnie tam gonicie, oczywiście, oczywiście, ale ja wiem, że mogę was tutaj... Cha-ching! Dobra, okej, ten cha-ching nie był jakiś niesamowity, muszę przyznać. Kurwa, są wszędzie dookoła! Dobra, eliminacja na dobry początek. Wykonają naszego chudzielca, wygląda jeszcze lepiej niż mogłem sobie wyobrażać. Wykończmy ich tutaj wszystkich, tylko wybrałbym mojego krukowa, bo jest jednak bardziej ulepszony niż ja bym, niż jestem ja sam. Niż jestem ja sam, co ja gadam? Słowa mi się mylą. Zachciało mi się zmieniać te cholerne ustawienia i teraz totalnie nie ogarniam, co się dzieje. Mamy tutaj paru jebańców do załatwienia, sobie przykucnę, żeby snajpersko ich wykończyć. W sumie zawsze jak się wdaję w taką strzelaninę, powinienem po prostu od razu kucać i tak kontynuować cały pojedynek, bo to jest najlepsza taktyka. Byle nie zadzwonili po posiłki. No i co? No i zagrożenie zlikwidowane. Jakiś losowy cywil pomoże mi likwidować panterosów, potrącając ich bezlitośnie. Tak można żyć, widzicie? Ja żyję wraz z tym miastem, a to miasto żyje wraz ze mną. Zobaczmy w takim razie naszą mapę i gdzie mamy motyw tych ciężarówek, które mogę kraść. Tutaj mamy odpady. A gdzie są te ciężarówki? Ukradnij food trucka sieci King. No właśnie, mamy tam premię, nie premię, tutaj w ogóle premia. Usunięto 2 z 5 zagrożeń. Naprawdę się muszę tym zająć w wolnej chwili. Mamy te przekręty ubezpieczeniowe, ciężarówki. A czy ja... O, tutaj mamy food trucka. Okej, czyli tak wygląda to. No znaczek jest food truckowy, pomyślałby kto. Tylko czy mamy coś bliżej, czy ja naprawdę muszę jechać na drugi koniec miasta, żeby zajebać food trucka? Tak to szczerze mówiąc wygląda. Albo jestem ślepy, albo totalnie po prostu... Dobra, przedsięwzięcia. Fioletowe. Nie ma tutaj nigdzie food trucka. Dlaczego wschodnia część tego miasta jest tak biedna w kulinarne doświadczenia? No nic, chyba będę musiał się tam wybrać w takim razie. Odłożę ten kontroler na bok, ponieważ tylko będę tutaj napierdalał odgłosami kontrolera, a nie mojej cudownej, customowej klawiatury. Dużo zagrożeń tutaj też się kręci oczywiście, ale nie możemy spędzać całego czasu tylko i wyłącznie na strzelaniu do idoli oraz panterosów, żeby chronić nasze biznesy. To są straszne pierdoły, a wpływ mają tylko i wyłącznie na generowanie naszych pieniędzy. Dlatego, jak już mówiłem, jak tam będę miał ochotę na trochę strzelania na dobry początek, to czemu nie, dupnę sobie jakieś biznesowe zagrożenie. Ale nie będę tutaj tego wszystkiego pokazywał. Tak samo te... Tą samą... Jebać mnie i wszystko, co wyznaczam. Co wyznaczam? Boże, jakie ja dziwne rzeczy mówię. Kurwa, naprawdę muszę odpalić wrzesień, robota, gry, premiery. Jak ja będę tak pierdolił 3 po 3, jak wyjdzie God of War Ragnarok, to będę zawiedziony sam sobą. Ale nie, to raczej kwestia dnia zresztą, albo może nawet gry. Może to Saints Row nie wzbudza we mnie po prostu tych niesamowitych umiejętności komentatorskich. A pierdolę głupoty od ponad 10 lat i nigdy jeszcze nie zaczęło mi to nawet iść gorzej niż kiedykolwiek. Z roku na rok jest właściwie coraz lepiej. Jebać mnie i wszystko, co stanowię, to chciałem powiedzieć. Ale w jakiej kwestii to w ogóle chciałem powiedzieć? Nie. Przekręty ubezpieczeniowe, no widzieliście, jak to wygląda. Mam wrażenie, że im dalej w las, tym bardziej męczące będzie wykręcenie dobrego wyniku. A na pewno nie chciałbym poświęcić 10 minut mojego życia na miotanie się ragdolem po ulicy tylko po to, żeby sfejlować challenge'a. I to jeszcze na nagraniu. Marnuję swój czas, marnuję wasz czas. A po co? A po co marnować czyjkolwiek czas? Przyszliście tutaj po rozgrywkę i rozrywkę. Intensywne 30 do 40 minut napierdalania, ludzi mordowania, misji wykonywania, czolosów kasowania. I się śmiania. Ponieważ jak się patrzy na postać, którą obecnie stworzyłem, to szczerze mówiąc trudno się nie śmiać. Dlatego to chcę wam zagwarantować i to chcę wam dostarczyć. Dlatego bez pierdolenia lecimy do kolejnej misji. Nie wiem, czy ci ludzie chcą mnie skasować, czy chcą skasować po prostu innych obywateli. No, co ty, kurwa. O kurwa, dobra, oj. No cóż, niekoniecznie aż tak bardzo chciałem go rozjebać. A może jednak chciałem, nie wiem. Dojechałem na miejsce. Macie tu jakieś food trucki, koledzy, bo głodny chodzę dzień w dzień. Widać po mnie. Good to see you, boss. What's the king moving today? Lower dust. They just re-up, so the truck's full. Huh. Maybe a dozen guys, a few cars. I'll take it from here. Go see if Chewie needs help. Okej, dobra. Nie jestem pewien, czy food trucki jako tajemny sposób przewożenia narkotyków to jest taki dobry pomysł, biorąc pod uwagę, że mają obstawę i ludzi, którzy bronią tego food trucka. Troszeczkę wtedy zbyt oczywiste się to wydaje być. Zlikwiduj ekipę pilnujących, potem jedź im do Chalupacabra. Here we go. No dobra, a gdzie ich tutaj mamy? A oni tutaj są! No dobra, panie i panowie, chłopcy i chłopczęta, dziewczynki i mężczyźni.
To są wrogowie? Tak, to są wrogowie, okej. Wolałbym nie niszczyć sobie tego food trucka, dlatego będę tutaj raczej uważnie starał się strzelać. Dobra, niewątpliwie... No kurwa, trzy! O! Falcon Punch prosto w dupsko. A pistolet nawet pozwoli mi bardziej ogień kontrolować. No okej, mamy pana kurczaka w takim razie, let's go! Pokonaj ekipę. Aha, dobra, ekipa się jeszcze nie skończyła. Cywil jakiś tutaj ma przejebane. Dobra, poruszamy się na szybkości w takim razie. Kasujemy jebańców. Gdzie jesteście, chłopaki? Gdzie jesteście? Ja tutaj... Ja jestem teraz, kurwa, taki szybki i zwinny na nogach, że nie ogarniecie, gdzie ja się znajduję, kiedy was morduję. Bong, bong! Teraz, kiedy ich kopię, czują bezpośrednie uderzenie kość, kość. I to jest moja siła obecna. Moja największa siła obecna. Dobra, kurwa, tutaj granat w gacie i lecisz do kolegów. Dobra, Jezus Maria, jaki wy wpierdol ode mnie zbieracie. Na szczęście właśnie wykupiłem sobie ten talent, że werwa mi nie spada i mam wrażenie, że już czuję wynikające z tego profity, ponieważ zacząłem tę walkę z gotowymi tam trzema dynksami mojego profitu. Znaczy mojej werwy, kurwa. Plus, uwaga, muszę robić tę egzekucję. Dowiedziałem się z ekranu ładowania, że moje życie samoczynnie odładowuje się tylko do końca bara, który obecnie jest tam lekko opróżniony. Ale jeżeli zrobię egzekucję, o wtedy uzupełnia się calutki kolejny jeden. Czy może nawet całe moje życie, tak więc się opłaca. Hey, Chewie, I'm driving home with the king. That's Lakeshore money. Kurwa, mać, dobra, to jest wasz food truck też, nie? Chyba nie przewodzicie tu jakiegoś pyłu? Kurwa, mać! Całe miasto jest przeciwko mnie, dobra, jak was zaraz tym kurczakiem skasuje, kurwa, jak KFC w Etiopii. Wchodzisz, wpierdalasz kurczaka i nagle zaczynają ci rosnąć skrzydła. Albo po prostu masz grzyba na sercu. Dobra, dostają wpierdol, powoli i powolutku, ależ bodnęli te taksówę. Dobra, ustawcie się ładnie, żeby... No kurwa, no nie w tym celu. Dobra, tutaj kurwa, płoną, nie płoną, co się z wami dzieje? Dobra, nie wkurwiajcie mnie, explosion! Czemu ja w ogóle tutaj nawet próbuję napierdalać ich moim samochodem, jeżeli mogę im zrobić to? Podpalić całe kurwa auto i tyle. Koniec problemów. No, bardzo łatwo to osiągnąć. Bąk! O nie, nie, nie! Dobra, prawie się wdupcyłem pełnym dzwonem prosto w filar. A nie mogę doprowadzać do takich sytuacji. Kurwa, wszystko wybucha! Mój biedny food truck! Nikt już nie zje mojego taco! Dobra, mam amunicję. A czalupa kabra jest daleko, blisko. To jest zbyt duży kąt, żeby strzelać? Powiedziałbym, że tak, bo musiałbym jakoś potężnie wygiąć rękę w tym celu. Ale jak będą tutaj, to kurwa łatwizna. Cudownie. Czemu jak jeden wybucha, a drugi się do niego przytula, to drugi nie wybucha? Nie tak działają wybuchy, drogie miasto Santo Ileso. Wszystko to jest zachwiane. Fizyka, grawitacja, wiara w Boga oraz mafijne porachunki. Wszystko tutaj robią inaczej. Dobra, chłopaki, nie wkurwiajcie mnie, detonujcie, eksplodujcie, o Jezus. Dobra, dobra, kurwa, w alejkę, ucieczka w alejkę. O nie, ale się tym pewnie ujebałem, a nawet, że nie, ha, ha, ha. Dobra, robię tutaj kółeczko, jadę do przodu, zmylę ich, wracam na ulicę i kontynuuję moją trasę. Tego, żeście się nie spodziewali. Spryt mistrza ulicy. Na ulicy się wychowałem i tę ulicę znam. Zaraz wam brykę opierdolę. Jak waszą mamę też co nocy kocham. 1700 metrów jeszcze. Oczywiście, że wszystkie te food trucki będę musiał przewozić przez pół miasta. Ale spoko, nie będzie ich dużo. A jak już będziemy je mieli, kurwa, biznes... O, zapomina, że mogę drzewa kasować. W GTA się niezbyt da. Ostatecznie będę miał 4 food trucki, to będziemy tyle pyłu i towaru wozić. Jo, nie, to był cywil czy nie cywil, nie wiem. Ach chuj, no trudno, wjeżdżasz w drogę wielkiemu kurczakowi, poczujesz jego furię. Dobra, tutaj mogę znowu postrzelać, tamci kurwa kręcą się po tej ulicy, dachują, bokują. Jest jakiś termin uliczny na bokowanie samochodu? Nie wiem kim jesteś, ale wkurwiasz mnie, więc też oberwiesz. Jo! Dobra, bicie przeciwników tą ciężarówką, kurwa, nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ ja mam wrażenie, bardziej wtedy obrywam niż ta ciężarówka. Oni jakby mają wyjebane w ruch uliczny, nie stanowi dla nich najmniejszego zagrożenia. Oni odbijają te samochody jak, nie wiem, kule bilardowe. Tak więc nie jest to najlepszy pomysł. Napierdalam ich jak dziki. Jest gdzieś życie mojego food trucka? Czy może prowadzę, kurwa, wóz zagłady nieśmiertelny? Ajajaj, no i widzicie, stało się to, czego się kurwa obawiałem. Odwróciło mnie, pierdolnąłem dzwona praktycznie. Ci też do mnie strzelają?
Wszyscy są mi tutaj wrodzy. Nie wierzę. Czym ja sobie na to zasłużyłem? Niczym! Co ja wam takiego zrobiłem? To jest jeden food truck z narkotykami, chociaż w sumie jeden z czterech, to może być w sumie integralny, kurwa. Munch bug odblokowano zdolność charakterystyczną? To może być w sumie całkiem kluczowy element całego narkobiznesu tego miasta. Dobra, bronić samochodu muszę, aczkolwiek kurwa nie jest łatwo, nie jest łatwo. Dobra, tego wykończę. Nie tego chciałem! A zresztą jebać to. Czy tego chciałem, czy nie tego chciałem. Wykończę was wszystkich. No to widzicie. Kurwa. Dobra, byku, granat w gacie i lecisz, powiedz to tacie. Dobra, okej. Tutaj mamy jakichś jebańców z armorem, trzeba uważać. Chociaż niektórzy nie są jakby moi, mam takie wrażenie momentami, że bije swoich. Dobra, dziaba dziaba, baba baba. Kurwa, wydaje jakieś dziwne dziecięce odgłosy. Nie, ten jest mój, a ja napierdalałem do nich. Trudno. Weszliście w linię ognia. Władca food trucków. Zrobione. $500, 300 pedeków. To są pierdoły, ale mam chicken a la king. Zaparkowano w twoim garażu. Rozumiesz, że mam... że mam teraz... postęp przedsięwzięcia. Dostałem tutaj jakiegoś kolejnego food trucka. Mogę robić kolejne biznesy. Nie chciałem misji, chciałem mapę. Więc teraz gdzie będzie kolejny food truck, nawet że niedaleko. I dream of Winnie kontroluje dystrybucję po stronie wschodniej. Ukradnie food trucka, aby przejąć ich teren. A ty, to jak ja tutaj gdzieś ukradłem teren, czy jak ja zrobię misję na jednym terenie, to ten teren staje się mój? Nie, jak postawię tam przedsięwzięcie, to ten teren staje się mój. Zagrożenia, skoki na boku, odkrycia. Dobra, no można sobie maksować tę gierkę jak się chce. Ale jako że zrobiliśmy już aktywność food truckową, jesteśmy królami KFC. I wcale nie mieszamy ludzkich prochów pokonanych wrogów z panierką, w której maczamy nasze kury. To czas na misję. Zobaczymy, co tym razem mamy do wyboru z naszego szwedzkiego bufetu rozpierdolu. Jeździec Biesa. Zaiste tak straszliwą broń zapewni Krakenowi Wiktorię. Ło Boże! A tak, muszę zbudować warownię, żeby to się udało. Groźni idole. Ty, ale mieliśmy wysoki profil. Nowi rekruci świetnie sobie razem, musisz to zobaczyć. Okej? Okay? I nowe rzeczy w takim razie. Ten, ukończ misję agresywne werbowanie i kryminalne przedsięwzięcia. To jest takie coś, jakby mam wrażenie, update tego, w jakim stanie jest nasz gang, więc na razie zrobiłbym kuźnię, bo to wygląda na to, że jest jakiś kurwa helikopter szturmowy i wygląda to pięknie. Nina! It's me. Time to pay Sergio back for what he did to my car. Hell yeah. I have a plan, but I need you to get me into the Scorpion factory. That's Pantero's HQ. Give me a sec, jeżeli do naszej obecnej figury, postury, masy mięśniowej dodamy ten ultra głęboki głos bossa mafijnego, no to kurwa, naprawdę tworzy się bardzo dziwny obraz osoby wychowanej i stworzonej przez miasto. Mam wrażenie, że nasz bohater się nie urodził, tylko został zbudowany. Aczkolwiek został zbudowany w jakiejś takiej pracującej na słowo honoru chińskiej fabryce, gdzie montują siatki, żeby się ludzie nie zabili. O Boże, przerażający komentarz dzisiejszego kapitalistycznego świata. Tak więc, no cóż, Kapitan Polska będzie w trakcie jakby całej swojej gangsterskiej kariery przechodził, obstawiam, przez bardzo różne fazy. No i to jest po prostu jedna z nich. Trzeba to przetrwać, trzeba go wspierać. W końcu odzyska wagę, w końcu być może zmieni ubrania, ale nigdy nie porzuci swoich barw. Ale ja pierdolę, mam po prostu ciągły potok myśli grając w tę grę. Siema. Co tam? Nina! Co robimy? Kuźnia samochodów? Everybody will be outside for lunch. The factory will be almost deserted, except for the cars. Get in, go through the garage, torching everything with wheels. You take care of anybody who might try to stop us. Then, when we get to the forge, I know where they keep the oxyacetylene tanks for welding. That stuff's explosive as fuck. You hold them off while I roll the tanks right down its throat. Boom, no more forge. Damn, that's planned. The best part is, Sergio's out on a collection run. By the time he even hears about it, it'll be too late. Obawiam się, że tak łatwo nie będzie, ale i tak wierzę, że uda nam się bardzo pomyślnie wszystkich wymordować. Ale nie spodziewałem się, że oni produkują te wszystkie swoje samochody. Myślałem, że po prostu są takimi typowymi car freakami. Ojej, ojej. Wypożyczalnia helikopterów szturmowych? O, to jest.
No dobra, to... I do know a fella I could borrow one from, but his rate's pretty high. Chuj z tym, czy wypożyczalnia, czy może będziemy go kradli. Nieważne. Ja potrzebuję biletu, a ty potrzebujesz, kurwa, nowego zestawu Yonder. Dziękuję bardzo. Dobra, potrzebuję biletu. Cieszę się, że wystarczy, że mam bilet, żeby po prostu mordować ludzi w tym mieście. U kurwa mać, jak się tym gównem lata? Czekajcie, a do góry? Tak, unoszenie, opadanie, sterowanie. Dobra, rozumiem. Już wszystko wiem. Dobra, chuj. To też będzie lepsze na klawiaturze. Czekajcie, tym w górę, a wydaje mi się, że kontrolem w dół. Dobra, już wszystko jest jasne. O kurwa, rakiety, nie! Nie chcę niszczyć mojego pięknego miasta. Chcę tylko i wyłącznie niszczyć wszystko, co należy do Panterosów. Ostatecznie, cóż, żeby zdominować wszystkich ludzi w tym mieście, musimy usunąć innych dominatorów. Dlatego niewątpliwie Panterosi będą musieli pójść do piachu. Powiemy im, papa Panteros, Panteros. Dobra, kurwa. Co tam mogę rozstrzelać? Uhu! Nie wiem, czy w cokolwiek trafię. Dobra. Tak, pierdolo, dobra, jaki tutaj auto-aim się zaczyna robić. Tak, muszę przyznać, całkiem ciekawie byłoby żyć w mieście, w którym turyści mogą sobie wynająć coś takiego. Taki kurwa losowy helikopter szturmowy. Czemu nie? Wynajmij sobie postrzelaj w to, co się tam żywnie podoba. Dobra, nie wiem, co się tutaj dzieje. Napierdalam w ich samochody. No tak, napierdalam w ich samochody, tak po prostu. O kurwa, drugie helikoptery. Dobrze, że mam samonaprowadzające rakiety balistyczne. Powietrze, powietrze. Woohoo! One automatycznie lecą do tych celów? No, czasem tak, czasem nie. Bez znaczenia. Dobra, trzeba tak troszeczkę, żeby, wiecie, większa, bardziej intymne, żeby to mordowanie było. Czymże jest strzelanie do nich wszystkich, jeżeli są tak zajebiście daleko? Wydaje mi się, że jak mam czerwony celownik, to mam auto-aima. Rozumiem, rozumiem. Nie znam tylko obecnego jakby poziomu rakiet, które mogę wystrzelić, ale mniejsza o to. Wrócą to wrócą. Chyba biały musi być celownik. Chyba tak. Dobra. Siema. Coś we mnie napierdala? Helikopter jakiś? Ludzie? Nie. Zaraz pewnie będziemy lądowali i ich tam personalnie musieli rozpierdolić. Ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu-ciu! Ha, tak! Lećcie rakiety! O nie, strażnicy? Co ja w takim razie zrobię? O nie, helikoptery? Jezus Maria, jestem bogiem zniszczenia. Ja myślę, że lorowo kapitan Polska jest słowiańskim bóstwem, które po prostu postanowiło zejść na śmiertelny padł, żeby, no cóż, pokazać, czym jest sprawiedliwość. Ja pierdolę. Ja nieśmiertelny, helikoptery przeciwników? No, jedna rakieta wystarczy. Jesus. Brutalne. Dobra, wysiadamy w takim razie. Sprawa załatwiona. Fajnie by było, gdyby mógł podnieść sobie... Wysiada taki chudzielec. Rozpierdalacz. Widzicie? No to nieważne, czy jesteśmy chudzi, grubi, umięśnieni, czy słabi. Kurwa, jak się idealnie w węcie mieszczę. Versus? Ale cóż, no, daliśmy radę. Co tam? Tutaj są ich samochody, ale są też oczywiście ich jakieś kuźnie, czy tam spawarki, kurwa, których używają. Jeszcze jeden granat! Let's fucking go! Tak, pięść mi, kurwa, prosto w te szyby! Jebać wasze szyby i wszystko, co tu macie, chłopaki i dziewczyny. Tam gość rzucił sobie mołotowa pod nogi. Dobra, ty, a co ja mam w ogóle pod czwóreczką, bo już zapomniałem. Pod czwóreczką mam chyba jakieś takie wzmocnienie? O, ja mam tutaj lifesteala pod czwóreczką, mi się wydaje. A nie, dobra, dostałem tarczę chyba po prostu. Dobra, napierdalam samochody w takim razie. Mam dużo amunicji i mam dużo wszystkiego. Kurwa, granat był mi tutaj niepotrzebny, nieważne. Jo, zniszczenie! Tak! Ała, oberwałem blachą! Znajdź kuźnię. Dobra, chłopaki. Ależ macie przejebane. Trzeba było nie niszczyć tego jednego samochodziku, bo my teraz zniszczyliśmy wam, no cóż, całkiem zauważalną ilość ludzi oraz wszystkie wasze samochody. No cóż, taka już jest kara za bycie kutasem. Pamiętajcie, moi drodzy, nie bądźcie kutasami, bo przyjdzie do was taki tiwur, no i będziecie mieli, krótko mówiąc, przejebane. Dobra, panie i panowie, co tam jeszcze mógłbym wam rozjebać? Oprócz waszego życia i wszystkiego, co macie, całej waszej firmy i biznesu. Zależnie od tego, jakimi jesteście ludźmi, czasami rozjebanie życia zaboli bardziej, a czasami rozjebanie firmy. Dobra, kucnijmy, zatrzymajmy się.
Gruby tam do nas naprawdę intensywnie strzela, ale ja mam granada! Dotoczyło się. Jak auto wybuchnie, to on też wybuchnie. Ja rozumiem. Efekt motyla. A w sumie efekt motyla... Nie, to był efekt chyba wybuchu metru od jego twarzy. Blacho! Cyk. Egzekucja. Zawieszona. Wow! Dobra. Dodatkowa lewitacja. Bonus levitation. Ja strzelam tam jeszcze do nich. Ało! Kurwa, wrak mnie potrącił. Izaku Newtonie, typało jedna krzywa. Dlaczego wymyśliłeś grawitację? Ktoś tu jeszcze jest. To on dostanie strzelbą. Bąk! Plecy! Trochę niehonorowo, ale chuj z honorem! Oni nie mają ani krzty, więc czemu ja miałbym się tym przejmować? Podoba mi się ta misja, muszę przyznać. Jest pretty fun! O, granat w gacie! Powiedz tacie. No jedyny rym, jaki teraz mam. O! Egzekucja! Robię to, żeby sobie życie odnawiać i potencjalnie, nie wiem, challenge robić. Nieważne. Fajne to są po prostu animacje. To jest główny powód, dlaczego to robię. Mamy trzy paseczki werwy. Tutaj mamy jakichś kolejnych kolegów. Monster Truck Sergio. To się zaraz zabawimy. Woohoo! Kurwa, ale jeżeli on ma kuźnię, która, mam wrażenie, potrafi własnoręcznie i samodzielnie zrodzić dowolny pojazd ze swoich trzewi, powinniśmy podjebać to miejsce i sam jej używać. Ja bym sobie wykraftował jakieś nieśmiertelne dzieło szatana. Aktywuj! Jak to się skończy? Dobra, muza gra! A jednak jest muza w tej grze. Brzmi to niebezpiecznie. No dobra, Nina, spoko. W końcu jesteśmy współlokatorami. Umarłbym za ciebie. Okej, dobra. Mam wrażenie, że ona chce zniszczyć wszystkie inne samochody w tym mieście, a nie tylko ich samochody. Dobra, dobra, stać w miejscu, kurwa, stać w miejscu. Granaty was rozjebią. Dobra, gruby, nie denerwuj mnie. O, o, o! I grubego! Dobrze. Tutaj ta już się aż pchała, żeby też zginąć z mojej ręki. Zajebiste to jest. Strasznie mi się to podoba. Taki po prostu ultra chudzielec. Nogi jak patyki i te sandałki razem ze skarpetami. Zajebiście to wygląda, kiedy spuszczamy bardzo intymny i personalny wpierdol tymi egzekucjami. Jestem wielkim fanem. Dobra, to mogę sobie aktywować teraz. Tutaj dziabong! Dobra, granat prosto im na głowie chyba wylądował. Czas kucnąć i posnajpić. Haha, panterosi. Egzekucja. Zajebiste i te wysokie skarpety. Jestem wielkim fanem. Możecie mi podpowiedzieć w komentarzach, jakie jeszcze tutaj elementy stylowe mógłbym dorzucić do Kapitana Polski, żeby jak najlepiej reprezentował nasz kraj. Dobra, co my teraz mamy? Zresetuj drugi przekaźnik. Nie ma problemu. Gdzieś tutaj potężne hakowanie się odbywa. Industrialne. Granat, granat, granat. Kurwa, ktoś tam jakąś rakietą operuje. Dobra, mamy też bosika tutaj nawet. Bylebym się nie wyjebał. Byłoby miło. Dobra, muszę po prostu w głowę celować i będzie dobrze. Jasne, to nie jest tak, że jeden strzał w głowę zabija przeciwnika ino szczoł, ale pomaga. Co ty kurwa robisz, chopie? Nie mogę cię teraz... Egzekucja? O, właśnie. Dostał ragdola prosto na ziemi i nie mogę go wykończyć. Bang. Dobra. Nawet ten odgłos wystrzału w głowę jest, kiedy się to robi. Me gusta. O kurwa, gaszenie, gaszenie! Dobra, tobie... Dobra, czas na strzelbę w takim razie. Cyk, cyk, cyk. I tobie mogę zrobić granat w dupę. I do koleżanki. Ha, ha, ha. A to jest bosica! O kurwa, bosica wielka! Thick bitch! Thick boss bitch! Dobra, mam mało życia, muszę uważać. Ale mam to. I jeszcze jeden granat. Kurwa, ona ma mołotowy jakieś pojebane. Dobra, koleżanko. Ale tu masz dużo życia, Boże! Czym cię karmili? Jeszcze oczywiście normalni ludzie tutaj lecą. A! Dobra, ale żona tutaj potężne uderzenia mi sprzedaje. Mam pistolet maszynowy, muszę spróbować go wykorzystać. Ała, ała, ała! Kurwa, kolejni uzbrojeni tutaj są. Dobra, zyskaj na czasie. Nie ma problemu. Zyskuję tutaj bardzo dużo akurat na czasie. A, nie, nie, bosica. Nie, 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 nie. Rol. Dobra, rol, ucieczka. Mam mało życia. Muszę naprawdę zadbać o to, żeby mi kurwa wróciło, bo będzie cienko. Granat tu, kurwa, granat tam. Umiejętności bojowe wymagają werwy. Hell yeah, że wymagają. Kurwa.
Dobra. Wyjebała się. Dobrze, idealnie. Jej wyjebka to moja siła. Potrzebuję życia, ale życie da mi tylko egzekucja, a te kurwy mają dużo armora. Armor blokuje egzekucję, ale nie teraz. Ha! Dobrze. Pocałuj mnie. Nie? To nie. To masz w pierdol. Dobra, kark złamany. Muszę uciec jeszcze trochę przed bosicą i teraz możemy wrócić do napierdalania. Bom, 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 bom. Dobra, nie masz już swojego pancerza z mięśni i białka, to umierasz. Ha, 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 ha. Dobra, byłem bliski śmierci, ale się udało. Jeszcze zapłonąłem. Co się kurwa dzieje? Załadowała dźwigiem jakieś zbiorniki na tego Monster Trucka. Assassin's Creed. What the fuck are you doing, Nina? Piękna akrobacja. Aha, dobra. Odpali go, żeby wjechał prosto w kuźnię. Eksplody on i kuźnia. Wyskakuj! Hell yeah! Nina, nie! Uważaj! Spada na ciebie żelazna belka! O kurwa! Dobra, szybko, chude nóżki, przebierajcie! Kurwa, jeszcze więcej was tutaj jest, naprawdę? Pomyślałby kto. Przepraszam, aha, a gdzie poleciał mój granat? Nie jestem do końca pewien. Dobra, ona teraz jeszcze musi kurwa samochód odpalić, a ja mam dalej walczyć? Pojebana jesteś, koleżanko! Dobra, nieważne. Walczymy w takim razie. Tak długo jak nie podejdą mi zaraz pod twarz, to dam radę. O! Kurwa, niestety cały czas mam mega mało amunicji. To mnie najbardziej boli. Dobra, kurwa. Jeden, tutaj, granat. Oj, chuj, odeszli wszyscy. Znaczy, odeszli, podeszli, nie jestem pewien nawet. Kurwa. Okej, jest dobrze, jest dobrze. Granat w gacie. O! Jeszcze jeden granat w gacie. O! A ty nie miała armora? A nie, armor, ooo! Armor blokuje chyba tylko egzekucję, wydaje mi się, ale nie te umiejętności werwy. Na bossa pewnie niczego nie mogę użyć. Dobra, wsiadamy, kurwa, wsiadamy! Ajajajajaj! Dobra, a jak mam wsiadać? Ja prowadzę, czy ja strzelam? Bez znaczenia. Dobra, panterosi. Wytrzymałość samochodu do ucieczki jest bardzo niska, ale już chyba się udało. Damn! Dobra, całkiem niezła bryka. Czemu mam dwa tam pokazane instrukcje, co kliknąć, żeby pominąć? Nie wiem. Ale akcja mi się podobała, fajna była. Dużo strzelania, dużo mordowania, ale całkiem satysfakcjonujące. Samochód testowy teraz mamy. Siła bojowa i zdrowie Niny wzrosły. Lądowisko siedziby, korki w godzinach szczytu do helikoptera. Get to the chopper! Fajnie, fajnie. Rozwijamy się, zlevelowaliśmy. Nasz gang generalnie, nie nas samych, ale nasz gang. Co my mamy tutaj w ogóle za opcje? Wydaje mi się, że jedna z tych opcji to jest customizowanie mojego gangu. Teraz już będziemy kończyli praktycznie ten odcinek, ale obstawiam, że gdzieś tutaj... Gdzie tam? Kev? Kev mi customizuje gang? Dobra, tam chuj z tymi pieniędzmi. Dobra, okej, super. Tutaj chyba, ekipa świętych. Jak to wygląda? Jakie mam możliwości? Chcę tylko to sprawdzić, bez zagłębiania się teraz w nie wszystkie. Znajomi. Eli. O kurwa. Strój świętych, strój tego. Krwawy Eli, albo domyślny. Nie, no to niech każdy ma już strój świętych. A czy ja Kevina mogę ubrać? Wątpię. Mogę mu dać strój świętych, ale to po prostu oznacza, że ma inne spodnie i jakąś tutaj przepaskę. Nie, no dobra. Nina też ma domyślny albo strój świętych. Niech już mają stroje świętych. A nasza ekipa! Aha, dobra. Widzę, że mogę sobie odblokować, jak oni wyglądają i mogę ich włączyć i wyłączyć. Kurwa, no to żeby tutaj było jakby interesująco, jeżeli ja jestem taki ultra chudy, no to w gangu poproszę tylko i wyłącznie ludzi plus size i zajebiście. Ale czy aktywacja sprawia, że jakby to są warianty, które mogą się pojawić, czy że mam czterech członków, a jak sobie to wyłączę, to nie mam ich w ogóle? Okej. Okay. Sedan świętych. O, kurwa. No to nie mam tutaj zbyt wielu opcji niestety customizacji. Na razie. Jeszcze zdobędziemy nowsze i będziemy piękni. Ciekawy jestem, wątpię, żeby się dało, ale ustawić kolory świętych jako biało-czerwone. A, to by było coś. Ale wydaje mi się, że te fiolety to jednak jest taki standard, fundament wręcz naszego gangu, więc wątpię, żebym był w stanie to zmienić. Nie ma tutaj tego śmiesznego laptopa, który był poprzednio? Nie, chyba nie.
No i biznesy mogę sobie na najwyżej tutaj jakieś nowe zamontować, ale to chyba nie ma większego sensu. Rozegraj misję Wysoki Profil, żeby rozwinąć swoje imperium. Aha, dobra, to jest ta misja, o której mówiłem wcześniej, że wygląda jakby to było tylko właśnie misja zrobiona po to, żebym zlevelował gang. To zrobimy to sobie na początku kolejnego odcinka. Na razie dziękuję wam ślicznie, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, a ja uciekam.